Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w czwartek. Zaczynamy kolejnego vlogu. Mamy kilka dni później, bo kiedy my byliśmy? Czekajcie, w piątek byliśmy u dentysty, nagrałam taki urywek, ale wstawię go, bo czemu by nie? A teraz mamy już niedzielę, ja się maluję. W ogóle widzę, że chyba mam już końcóweczkę tego podkładu. Niedobrze, niedobrze, powiem szczerze. Ale zrobię sobie taki w miarę, o, chyba za dużo trochę rozłożę. Ja latem jakoś dużo podkładu nie używam w ogóle. No! Mogę jechać tak na jagody? Mhm. I chłopcy chcą jechać na jagody, bo oglądaliśmy filmik, jak ktoś robił pierogi z jagodami. Więc zobaczymy, czy są jakieś w lesie, co? One są brudne, idealne na jagody. Ty no dobra. Taki zrobię za mocno, tylko ja chcę mocno. Dobra. No, gdzie Stasiek założył jakieś takie niedoprane, gdzie się nie dopierają na jagody i bardzo dobrze przemyślane. Albo dobra, jak nikogo tutaj nie ma, mam ciszę w domu, to chcę się odnieść do komentarza odnośnie kotów. Że moje koty są po prostu uwięzione w domu i w ogóle. Powiem Wam, że czasami mnie przeraża ludzkie myślenie. Dobra, chcecie, wypuszczajcie koty, okej. Ja nie chcę, moje koty są domowe, dużo osób tak robi, dużo osób się teraz tak decyduje, bo to jest moim zdaniem bardziej odpowiedzialne. Psów też samopas nie puszczamy, wychodzimy z nimi na dwór, tak samo z kotami. Ja później płakać nie będę, że ktoś mi potrącił kota, że kot zaginął, że nie wiem, nawet jakiś większy taki, wiecie, drapieżnik czy coś mógłby zrobić, albo auto przyjedzie koty, bo jest mnóstwo takich sytuacji, a później jest wielki płacz, bo mi kotka przejechali, bo mi kotka zabito, bo mi kotek zginął. Więc tak, ja rozumiem, że czasami kot może uciec, czy gdzieś się wymknąć, no to jest normalne. Ale żeby tak samo, wiecie, samopas puszczać, to moim zdaniem nie, nie, nie. Więc jeszcze raz tutaj powtarzam, moje koty są domowe, ja ich nie wypuszczam i tyle w temacie. To jest moja decyzja, Wy możecie mieć swoje zdanie, możecie robić jak chcecie, chociaż ja zachęcam do tego, żeby jednak kotów samych nie wypuszczać, no ale tak to wygląda. Więc tak, moje koty są w domu, będą i tyle, ale wychodzę z nimi też na dwór na smycz. Dobra, kochani, my już jesteśmy w aucie, jedziemy na jagody. Jedziemy na jagody, ale gdzieś tu blisko, co nie? Zobaczymy. No, może trochę nam się udało zbierać. O, tutaj. Dobra, kochani, wjeżdżamy już do lasu. I to jest ten sam las, co byliśmy rok temu też zbierać jagódki, więc zobaczymy, ile dzisiaj nam się uda. Chociaż ja mam paznokcie, więc większość będą chłopcy zbierali, bo ja nie chciałabym zafarbować, a nie miałam tych rękawiczek. Mama, ty sobie przefarbujesz. Przefarbuję? No. Idziemy na jagody. Jedziemy na jagody. Dobra, wysiedliśmy. Idziemy zobaczyć, czy są jagody. Coś się do mnie już od razu przyczepiło. Co wyszłam? Uwielbiam. Ja się tak nadaję, że po prostu szok. Dobra. Czy są? Bo nie widać. Rzeczywiście nie widać w ogóle. Już Wam obracam. No coś tu jest. Jakąś jedną widzę. Drugą, trzecią. No ale nie jakieś mega, mega dużo. O, widzicie? Tu są jakieś jagódki. No. Słaby tu wysyp. No. No to musimy jechać dalej. Dobra, kochani, jednak zbieram. Troszeczkę mam ręce brudne, ale paznokcie jakoś tak chyba nie farbują, więc mam nadzieję, że nic się nie stanie. Ale no, ale jestem rozczochrana, bo zobaczcie, jak pod słońce widać. Tragedia, tam jest cała ekipa, zbieramy. Chociaż chłopcy już mają plan, że oni sobie osobno jakiegoś szejka, osobno na bułki, więc nie wiem, ile my tu będziemy się jeść, żeby zbierać. No ale zobaczymy, jak nam pójdzie. Jak tam, zbierasz? Pokaż widzom, ile ty już masz. No, super! Ale zobaczcie tu ile. Dobra, zrywamy, bo jedną ręką to ciężko. No powiem Wam, że dużo jest wyzbieranych. Dobra, trochę mi tu stanik widać, ale to nic, jesteśmy w lesie, nikt mnie nie widzi, oprócz tutaj Was, co oglądacie. I teraz tutaj w takim przepięknym miejscu Wam. Tutaj są drzewka i piękne słońce. No i rozglądamy się, bo powiem Wam, że są przebrane, albo są już takie małe, czyli właśnie ktoś był i one dopiero, wiecie, rosną sobie. No ciężko, ciężko, nie mamy ich dużo. W ogóle myślę, żeby zrobić takie jagodzianki, ale takie, wiecie, co małe, jak są czasami na wagę, co się kupuje, to może coś z tego wtedy wyjdzie, no nie wiem. Mniej gadania, więcej zbierania i pewnie się uda. Proszę, Stasiek tutaj jest zmobilizowany, on nas nakłonił, ja tak rzuciłam, a może na jagody i później już mi się nie chciało, szczerze mówiąc.
A Stasiek na jagody nas zachęcał, no i co, no pojechaliśmy z nim, więc teraz jak już jesteśmy, no to trzeba uzbierać, żeby coś upichcić z nich, prawda? A mówiła, chodź, tak ubierała. No, patrzcie. A tak to nie będzie. Chyba domyje. Płynem musisz. No, żeby wiecie, w pracy nie mieć takich rąk, no ale coś za coś. O, ta jest piękna, zobaczcie. No, ta jest taka. Dobra, idę się skupić, kochani, na zbieraniu, bo wszyscy tutaj działają, a ja gadam. A jeszcze zrobię zdjęcia na miniaturkę. Wracamy już, kochani, trochę trzęsie, bo tu wyjeżdżamy z lasu. Nie nazbieraliśmy jakoś mega dużo, ale może uda się na przykład zrobić jakieś drożdżowe czy ucierane z jagodami, zobaczymy. Kochani, my właśnie jemy obiad i mamy tuczone ziemniaki z cebulką, no i do tego buraczkowa, barszczek, zabielany delikatnie. Okej, my jedziemy na chwilę sami do sklepu, dosłownie na 3 minutki, bo robię też jagodzianki, właśnie mi wyrasta ciasto już w takich uformowanych i będzie ich 7, nie 8, ale dwie takie małe z tych 8, żeby już było porówno. Więc zobaczymy, jak mi wyjdą dobre, to Wam najwyżej ten przepis podeślę, z którego ja robiłam. Dobra, zostałam sama w aucie, bo Dawid szybko skoczył tutaj do żabki i chciałam Wam powiedzieć, że u nas z piątku na sobotę była taka wichura, powyrywało tyle drzew i nawet tutaj jedno leży u Zuzi za blokiem, jeżeli będę mogła, to Wam tutaj wstawię teraz. No, tak wyglądało drzewo. To drzewo było od zawsze, jak ja tam mieszkałam. Fajnie tak zasłaniało też od ulicy i było ogromne. Tam się czasami wspinaliśmy i tam przesiedliśmy, więc troszeczkę szkoda. Ale teraz mnie to skłoniło, żeby wam... Zobaczcie, jak tutaj koło Action wygląda drzewo. Też cała kostka, czekajcie. Cała kostka, patrzcie, poszła w górę, ten korzeń jakby ją podniósł. O, to jesteśmy właśnie... Więc no u nas działo się, zrobiło się nagle tak mega wietrznie, że nic za oknem zupełnie nie było widać, że tak trochę biało przez ten deszcz, tak jakby, no nie wiem, ja mówię, że jakby u nich takie jakieś mini tornado przeszło, bo nie było jej, nie wiem, 10 sekund czy ileś, jak ją mówiła, odwróciła się, a za chwileczkę drzewo już leżało, więc działo się naprawdę, działo je, nawet dzieci obudziłam, mówię, zobaczcie, mówię, co się dzieje, bo pierwszy raz chyba w życiu tak naprawdę... Słuchajcie, widziałam aż taką wichurę z burzą i z deszczem, więc no dajcie znać, jak tam u Was, czy wszystko w porządku, czy u Was też była taka ogromna wichura, ogromna burza, jestem bardzo ciekawa, będę czytała komentarze, no i czy jesteście cali, bezpieczni i w ogóle. Dobra, teraz jesteśmy przy Stanek Groszek, bo Dawid szuka lodów jakichś dla chłopców, czekajcie, bo pani wychodzi, nie chce tutaj nagrywać. Tak, szuka lodów dla chłopców, mamy też chiperki, zaraz Wam pokażę, jakie smaczki. Proszę bardzo, pierwsze to zielona cebulka, drugie to są, proszę bardzo, papryka, bo dzisiaj jest finał Euro, z tego co słyszałam, z tego co Dawid mówił. Ja lubię oglądać, jeżeli gra Polska, jak już nie gra, to tak pół na pół, szczerze mówiąc, ale mnie tu prześwietla strasznie, widzę. Mamy lody, a oczywiście w drugą stronę natrafiliśmy też na pociąg. Tak jak mówiłam, u nas ciągle jeżdżą i powtarzam to, ale to jest takie wkurzające, że szok. I Dawid wybrał dzieciom, ale mam przybliżenie mega. Czekajcie, może tak zrobię. O, Dawid wybrał twistery, bardzo je lubię. Dla jednego i dla drugiego, więc nie będę ich tak trzymać. Mam nadzieję, że jakoś przetrwają i że zaraz ten pociąg przejedzie. Uff. O, jakbym mogła sobie tak nagrywać, to było git, bo oczywiście nie kupiłam, o, jedzie pociąg. Czyli się nadal nie kupiłam tego takiego stojaczka, gdzie można trzymać telefon. A, i jeszcze Dawid wziął takiego tymbarka. I w ogóle Dawid wziął sobie takiego rożka o smaku bakaliowym i ma taką ma dziwną strukturę, jakby był w tym piasek, ale to nie jest piasek, więc nie wiemy. Co nie? Jakby trochę też może ciasteczko takie rozdrobnione, taka kruszonka, nie wiem, dziwne to. Chyba z bakalandu, tak? Tak mi się wydaje, że ten, czyż nie jestem pewna. A, nie powiem Wam. No. Dobra, jesteśmy u nas, za chwileczkę Wam jeszcze pokażę, jak moją wierzbę przekrzywiła. To jest wierzba, którą tata mi tutaj przywiózł, ja sobie ją zasadziłam i wiecie, no mam taki sentyment do niej bardzo. No ale wiatr ją niestety też troszeczkę tak przegibnął, nie jest złamana, ale no trzeba będzie ładnie ją podcinać i mam nadzieję, że wiecie, powstanie i będzie jeszcze piękna. Tutaj mamy jagódki, nie omieszkałam się dodać, wiecie... cukru, żeby były lepsze, więc robimy, teraz będziemy lepić i zobaczymy, jakie wyjdą, mam nadzieję, że przepyszne. A tutaj są, zobaczcie, buły, znaczy już wyrośnięte te drożdżówy.
Więc dobra, widać nas, w miarę widać. Teraz nadziewanie, żeby się tylko nie... O, wiedziałam. Widziałam, właśnie chciałam w kubku robić, ale... Coś ty, Ignor? Dobra. Ale będzie. Zobaczymy, na razie tyle, czy to mi się będzie rozwalało, czy nie. Nie mam jak wam tutaj pokazać, widzicie tylko mnie. Jagodzianka to najlepsza rzecz. Okej. Okay. To jest ta jedna z tych mniejszych, co wam mówiłam, że mam dwie mniejsze. I tak to, żeby się nie rozwaliło. Bo się już lepią strasznie. Czekajcie, co od góry je trochę posypię tym. No, ja nawet podnieść jej nie mogę. Poczekaj, nie podnoś, ja sobie poradzę. Okej. Okay. Trzeba rozpuścić i włożyć do rówki. Dobra, jest jedna. Kochani, mamy już jagodzianki, właśnie wcinam. Jak widzicie, mają mąkę, bo nic nie dam, ani kruszonki, ani cukru pudru, ale są smaczne. O, nie wiem, czy zauważycie, widzicie, miałam wam pokazać i jest taka przechylona w bok ta wierzba. Jeszcze przed zakończeniem szybki update wakacyjny. Nadal szukamy noclegu. Nigdzie albo nie ma miejsc, albo coś tam nam nie odpowiada, bo jest trochę za daleko plaży i centrum. Ja bym jednak wolała być bliżej plaży, tak wiecie, 5 minutek, 7, coś takiego, ale nie na przykład 20 albo pół godziny, bo dla mnie to już jest trochę za daleko. Ja tam jadę wypocząć, a nie wiecie, jak łazić, nie wiadomo ile, żeby z tymi tobołami, o to mi chodzi, wiecie, te koce, wszystkie ręczniki, bla, bla, bla. Więc ja chcę mieć blisko, więc nadal niestety szukamy. No dobra, a ja się teraz z wami żegnam, dziękuję wam serdecznie za oglądanie, widzimy się już niedługo. Jezu, buziaki, pa!